Zaginięcie podczas rozmowy na Messengerze. Klaudia Jarnecka. Jest początek października 2021 roku. Klaudia ma 20 lat i od 2 lat mieszka z mamą w Berlinie. Jednak teraz przyjeżdża do swojej rodzinnej miejscowości Ługi Górzyckie, gdzie zamieszkał wujka i będzie robiła prawo jazdy. Do samego momentu zaginięcia pobyt Klaudii w Polsce przebiega bez problemu. Jest 21 października i o 3 w nocy Klaudię spod jej domu rodzinnego odbiera Damian i Sebastian. Razem spędzają kolejne wiele godzin, jeżdżą po okolicznych miejscowościach, odwiedzają różnych znajomych. Cała trójka jest razem prawie cały czas, jednak o godzinie 16 opuszcza ich już ostatecznie Sebastian i Klaudia zostaje sama z Damianem. O godzinie 17.53 Klaudia jest z Damianem w jego samochodzie, dokładnie tu, tuż obok słońca. Wtedy Klaudia dzwoni do tego Sebastiana o 17.53, ten jednak nie odbiera. Minutę później dzwoni do swojej przyjaciółki, ta również nie odbiera. I o 17.54 dzwoni do swojej mamy. Rozmawiają przez 2 minuty. Mama powiedziała, że rozmowa przebiegała całkowicie normalnie. Dziwne było tylko to, że Klaudia, która zawsze pokazuje siebie i znajomych na kamerze, teraz miała ją skierowaną w dół, na nogi, na deskę rozdzielczą w samochodzie, ale można to wytłumaczyć tym, że po prostu wtedy z kimś również wysyłała wiadomości. Kiedy tylko skończyła rozmawiać z mamą, powiedziała Damianowi, że ktoś potrzebuje pomocy, komuś trzeba pomóc, na co ten powiedział, że okej, pomoże jej, tylko pojedzie na stację benzynową zatankować i mogą jechać. Klaudia jednak nagle miała po prostu wyjść z samochodu i kierować się w stronę przepompowni. W tym samym czasie wysyła do mamy zdjęcie i napis nie zdążył. A na co? Na zachód słońca? Na co Klaudia? Słońce stało, kurwa, żadnej innej wiadomości już nie odczytała. Po wiadomościach z mamą Klaudia jeszcze raz dzwoni do tego Sebastiana, rozmawiają przez minutę 18 sekund od 18. Klaudia cały czas kieruje się w stronę przepompowni. Z rozmowy wynikało, że Klaudia musi komuś pomóc, albo ktoś coś potrzebuje pomocy. Nic więcej Sebastian z tego nie zrozumiał. Damian myślał, że Klaudia żartuje, nawet poszedł kawałek za nim, kiedy jednak ta cały czas się oddalała, wrócił się do samochodu i pojechał pod tą przepompownię. Tam jednak spotkał kilku robotników, którzy powiedzieli, że nikogo nie widzieli. Klaudia z nikim więcej się nie skontaktowała, telefon zaraz się wyłączył. Damian i Sebastian później wydzwaniali do Klaudii. Klaudia zabrała ze sobą tylko telefon, zostawiła swoją torebkę, więc następnego dnia Damian pojechał ją oddać pod ten dom wujka, no ale oczywiście nikogo nie zastał. Niektórzy sugerują, że być może Damian i Sebastian coś Klaudii zrobili i tą sytuację na łące sobie po prostu wymyślili. Inni sugerują, że to być może rodzina coś zrobiła Klaudii, dlatego o jej zaginięciu nie jest tak głośno. Pojawiają się też sugestie, że Klaudia po prostu uciekła w ten sposób z domu i zaczęła nowe życie z daleka od wszystkich. Klaudia wyszła z samochodu wskutek ataku choroby, która do tej pory się nie ujawniła, a może zażyła jakieś środki odurzające i tak zareagowała. Dokąd szła i komu chciała pomóc? Być może uznała, że na nogach musi wrócić do domu i podczas tej podróży do domu ktoś ją porwał. W sprawie zaginięcia Klaudii istnieją dwie osobne grupy, nawet ludzie są bardzo podzieleni.